Kara śmierci jest wykonywana w 32 stanach w Ameryce za najcięższe przestępstwa, takie jak zdrada, szpiegostwo i śmierć wynikająca z porwania samolotu. Jednak popełnienie morderstwa jest zdecydowanie najbardziej powszechnym powodem, dla którego ludzie znajdują się w celi śmierci. Z biegiem lat metody realizacji obejmowały wszystko, od powieszenia, po pluton egzekucyjny, a nawet komorę gazową. Ale dziś wszystkie 32 stany w Ameryce stosują śmiertelny zastrzyk przy wykonywaniu kary śmierci, ponieważ środek ten jest uważany za najbardziej humanitarny sposób, aby zakończyć życie człowieka. W Ameryce przeprowadzono 1472 egzekucje od 1976 roku. Spośród tych egzekucji, 3 były wykonywane przez pluton egzekucyjny, 3 przez powieszenie, 11 przez komorę gazową, 158 przez porażenie prądem i 1297 przez śmiertelny zastrzyk. Śmiertelny zastrzyk to praktyka wstrzykiwania jednego lub więcej chemikaliów, aby wywołać natychmiastowy zgon. Po raz pierwszy został opracowany w Stanach Zjednoczonych i jest obecnie preferowaną metodą egzekucji w Chinach, Tajlandii, Gwatemali, Tajwanie, na Malediwach i Wietnamie. Gdy serce człowieka zatrzyma się, stwierdzany jest zgon. W większości przypadków zajmuje to około 7 minut, chociaż jeśli wystąpią komplikacje, może to czasami trwać dłużej. Więc co jest faktycznie wstrzykiwane osobie, aby doprowadzić do zatrzymania akcji serca? Zgodnie z informacją o karze śmierci z Waszyngtonu, proces ten w większości stanów obejmuje wykonanie 3 oddzielnych zastrzyków, z których wszystkie są dostarczane przez kroplówki dożylne. Pierwszy zastrzyk to środek znieczulający o nazwie tiopental sodu. Stosowany silny środek mający za zadanie wywołać u wskazanego stan głębokiej nieświadomości, aby nie odczuwać bólu. Lek wpływa na szereg neuroprzekaźników, powodując zaburzenia aktywności mózgu, blokując działanie receptorów mózgowych, powodując uśpiony stan niereaktywny, zazwyczaj w ciągu 30 sekund. Ten środek znieczulający ma działać przez cały czas przeprowadzania procedury egzekucyjnej, więc kiedy podawane są kolejne zastrzyki, osoba jest całkowicie nieświadoma. Rurki używane do podawania leków są spłukiwane solą fizjologiczną, a następnie przeprowadzony jest drugi zastrzyk, tym razem z bronku, pankuronium. Ten lek działa jak bloker nerwowo-mięśniowy, zapobiegając komunikacji między nerwami a mięśniami. Ponieważ osoba nie ma kontroli nad mięśniami, osiąga stan paraliżu. Przepona, mięsień używany do wciągania powietrza do płuc, przestaje działać, powodując ustanie oddychania. Następuje kolejne płukanie solą fizjologiczną przed ostatnim zastrzykiem. Tym razem podaje się chlorek potasu. To zakłóca sygnalizację elektryczną serca, powstrzymując je przed dalszym biciem i kończąc życie skazanego. Według badania Journal of Forensic Science, średni czas od pierwszego zastrzyku do zatrzymania pracy serca wynosi 8,4 minuty.